Kolejną z szachowych pogadanek poświęcę zniszczeniu obrońcy. Zniszczenie, czyli zabicie, unicestwienie, wyrżnięcie czy ukatrupienie obrońcy, to dla wielu graczy esencja kwintesencji szachów. Sens gry. Właściwie mat jest tylko dodatkiem. Ważne, by przedtem wszystko wymordować, by nie został kamień na kamieniu. Ot, nieopisana frajda. W przeciwieństwie do pionkożerstwa, czasem taka taktyka daje pozytywne wyniki. Szczególnie jeśli apetyt pożeracza skierowany jest w miejsce pobytu nieprzyjacielskiego króla. Oto pozycja, na której widzimy czarnego króla, który schronił się niczym niedźwiedź w swej gawrze. Wejście zatrzasnął pionkami, a na straży postawił skoczka. Tyle, że siły białych są akurat idealnie skierowane na tego akurat pionka i tego właśnie skoczka. Potrzeba tylko klucza, by otworzyć drzwi. Białe nie mają co prawda klucza, ale mają taran, którym te drzwi rozłupują. Bum! Wieża bije H6. I z drzwi zostały zgliszcza. Król bije na H6, bo musi. Teraz pora na drugiego obrońcę. Trzeba wyeliminować skoczka. No to eliminujemy. A że za hetmana trudno. Czasem obrońcę trzeba zutylizować bez względu na koszty. Hetman ginie. Ale droga wolna. Druga wieża dostaje się do skarbca. I idzie po głowę króla. Wieża H3 szach. Jeszcze tylko zostało na deser pożreć nieprzyjacielskiego hetmana, który usiłował swym ciałem obronić nieostrożnego władcę. I można ogłosić zwycięstwo. Tak wygrywają szachiści, którzy na myśl o poświęceniu hetmana nie mają gaci pełnych strachu. I do takiej odwagi na szachownicy zachęcam.